przynajmniej w ten sposób nie ma nerwowości. Nie, a mi to tytuł piosenki to nie powtórzy się już. I tak chciałbym się powiedzieć, że jest się pewnym tego, że tak będzie. Ale tak jak 2 lata temu wspominaliśmy momenty zza wschodniej granicy, to jest takie ostrzeżenie, że nic nie jest dane na zawsze. I trzeba walczyć o to, żeby to, co zyskaliśmy, żeby zostało utrwalone i ten stan rzeczy nie został zmieniony w żaden sposób. To jest ta nasza manifestacja, symbol, prośba, ale też zapewnienie o tym, że pamięć o tych młodych ludziach, którzy tutaj zginęli, właśnie z miłości do ojczyzny. I my tu też z tej miłości do ojczyzny jesteśmy rok w rok. I rok w rok tak licznie to niezmiernie cieszy i napawa optymizmem, że to nie powtórzy się już. To, co teraz możemy zrobić, to przez te lata staramy się uświetnić tą imprezę. Może złe słowo, ale tak się nasuwa. Stąd wdzięczność ogromna, że zyskało to taką oprawę wojskową, te uroczystości. My ze swojej strony, mimo problemów, które są i mogą być z tym terenem, póki jesteśmy właścicielami, póty, tak jak widzicie, zmieniamy, to troszeczkę udoskonalamy. Nadążamy za tym, co przyroda z nami robi. Musieliśmy troszeczkę zmienić wystrój. On dopiero tego blasku, to co projektant sobie zamarzył za kilka lat, będziemy mogli docenić. Natomiast to, co widać za mną, został pomnik odsłonięty. Spotykamy się, chciałoby się powiedzieć, ale nie ze wszystkimi się tu spotykaliśmy. To jest po prostu 49. spotkanie. Ogrom czasu. To jest też 69. rocznica zbudowania tego mauzoleum. Też ogrom czasu. I kolejna sprawa to jest to, że w tak ciężkich czasach, jakie były czasy komunistyczne, mimo tych ideologicznych różnic, udało się to mauzoleum w tym miejscu postawić. I to nie jest tylko pomnik. Pamiętajmy też, że jest to grób większości z tych poległych, których nazwiska są tu na tym monumencie. Przez to jest to miejsce specjalne. I chciałbym, żeby takim zostało. I chciałbym, żeby to miejsce nie tylko rok w rok, tak jak ta rocznica jest, było przypomnieniem tamtych złych czasów. Chciałbym zwrócić uwagę, że już od 11 lat młodzież spina klamrą te uroczystości, bo na koniec rocznicowych uroczystości związanych z upadkiem powstania jest tutaj rajd młodzieżowy. Na ten rajd również wszystkich serdecznie zapraszam. To jest początkiem października. Nie możemy idealnie w tę rocznicę się wpisać. Ta dzisiejsza jest akurat idealnie wpisana. 2 sierpnia to jest 71 lat od tego momentu, kiedy tutaj zginęli ci ludzie. Cóż, pamiętajmy, wyciągajmy wnioski i podstawowe to, co powiedziałem na początku. Niech to nie powtórzy się już. Ludzi, którzy
w imię miłości usiłowali poszerzyć, zdobyć tę niezbędną obszar wolności, który pozwala być człowiekiem, który pozwala to człowieczeństwo realizować w najpełniejszym swoim wymiarze. Bardzo szczególnie dziękuję wszystkim tym, którzy pamiętają o nich. Dziękuję również wszystkim tym, którzy, dzięki którym ta nekropolia pęcicka, tak przecież daleko od granic miasta stołecznego Warszawy, przypomina o Powstaniu Warszawskim. Przypomina o tym, że promieniowanie Powstania Warszawskiego nie było tylko w granicach miasta Warszawy, ale również odbywało się i było realizowane poza granicami Warszawy. Te szczególne zgrupowanie Obroża, którego przecież znacząca część poległych tutaj była uczestnikami, rodziny państwa tu obecnych, rodziny kombatantów, rodziny mieszkańców tych okolic, były szczególnym wsparciem dla tych, którzy tu polegli i dla tych, którzy walczyli o wolność, którzy walczyli o to, aby tę wolność móc w sposób piękny i godny kultywować i reprezentować. Bardzo szczególnym naszym zobowiązaniem dzisiaj jest odnalezienie i odczytanie tych słów Bóg, honor i ojczyzna. Warto by było, abyśmy znaleźli sobie dostateczną ilość mądrości, dostateczną ilość wytrwałości i dzięki opatrzności Bożej potrafili temu słowu, tym trzem słowom, dla których polegli na polu chwały tutaj są i nam przekazują ten depozyt, potrafili znaleźć właściwe znaczenie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych wyzwaniach. Cześć ich pamięci. Panie ministrze, władze samorządowe, które tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość, ale są też z nami jak zwykle służby mundurowe, które serdecznie witamy, i poczty sztandarowe. A co najcenniejsze i najpiękniejsze, to jak co roku jest z nami młodzież. Mimo wakacji, mimo takiej upalnej niedzieli, młodzież towarzyszy nam podczas tych uroczystości rokrocznie. A spotykamy się jak co roku w tym miejscu już od kilkudziesięciu lat, aby oddać hołd i szacunek tym młodym harcerzom, młodym dziewczętom i chłopcom, którzy oddali swoje życie w obronie Warszawy, w obronie naszej ojczyzny. Tutaj, w tej wyjątkowej nekropolii, bo jak zapewne wiecie Państwo, jest to wyjątkowe miejsce w Polsce należące do nielicznych, gdzie w mogile, w której zostali pochowani, do dzisiaj spoczywają zwłoki ofiar. Rzeczywiście podobno na świecie też jest takich miejsc niewiele. Tutaj spoczywają ci odważni ludzie, którzy w nocy z 1 na 2 sierpnia wyszli z warszawskiej ochoty, aby dotrzeć do tutejszych lasów, gdzie mieli otrzymać uzbrojenie i chcieli wrócić na pomoc walczącej Warszawie. Tak się jednak nie stało. Oddziały niemieckie, bo Niemcy stacjonowali w tutejszym dworze, wypatrzyli powstańców i rozegrała się okrutna bitwa. Bitwa bardzo nierówna. Byli zabici, byli ranni, ale byli też jeńcy. Ci młodzi jeńcy wojenni, którzy właśnie 70 lat temu, 2 sierpnia o godzinie 18 zostali rozstrzelani. Tylko 7 osób zostało uratowanych. Wszyscy spoczywają w tej oto mogile, która powstała dzięki zaangażowaniu rodzin, ale też zaangażowaniu ludności pęcickiej, za co z całego serca Państwu dziękuję. Wiemy, że wkład finansowy spory, o czym wspomniał tutaj Pan Leszek, miał Radosław Jan Mazurkiewicz. Ale dzisiaj nie byłoby tych spotkań, gdyby nie środowiska kombatanckie, którym nisko się kłaniam. Dziękuję, że jesteście Państwo tutaj, gdzie wspominacie swoich przyjaciół od wielu, wielu lat. Pomocy władz samorządowych, które dbają szczególnie o to miejsce. I też chciałam serdecznie pogratulować tym, którzy dzisiaj otrzymali to bardzo ważne odznaczenie. Medal Pro Patria, który jest przyznawany za szczególne zasługi dla naszej ojczyzny. Za to, że dbacie Państwo
o miejsca historyczne, miejsca pamięci na tym terenie. Dbacie o środowiska kombatanckie. I myślę, że za rok będziemy mogli znowu się tu spotkać i znowu wspólnie się modlić i wspominać. Światowego Związku Armii Krajowej Wsparcia Obrót Ochota. Od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego składa mi pan minister Olgierd Dziekoński. Spraw kombatantów i osób represjonowanych delegacji przewodniczy pani Bożena Żelazowska. Rzeczypospolitej Polskiej pani Czaplicy. Wieniec od ministra obrony narodowej delegacji przewodniczy podpułkownik Ryszard Najpierw. Wieniec od gminy Michałowice składa wójt gminy Krzysztof Grabka, przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Elżbieta Wójcik. Wieniec od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawy. Wieniec od Światowego Związku Żołnierzy AK, 6 oddział Helenu w Ursusie. Wieniec od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział Pruszków. Wieniec od Stowarzyszenia Lotników Polskich. Wieniec od Wojewody Mazowieckiego składa pani Anna Karpińska.
Kropieniec. Od marszałka województwa mazowieckiego składa pani Agnieszka Kuźmińska. Od starostwa powiatu pruszkowskiego składa starosta Zdzisław Cipera i wicestarosta Krzysztof Rymus. Wieniec od prezydenta miasta Pruszkowa składa pan Jan Starzyński. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy oraz Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Warszawa Ochota wieniec składają pan Grzegorz Wysocki, zastępca burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pan Marian Szczęśniak, przedstawiciel Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Warszawa Ochota, żołnierz Szarych Szeregów. Wieniec składa pani Anna Maria Anders, córka generała broni Władysława Andersa. Wieniec od miasta Piastów składa burmistrz Grzegorz Szublewski, zastępca burmistrza miasta Piastów Konrad Rytel, doradca burmistrza pan Zdzisław Brzeziński, Bernard Adamowicz. Składa wójt gminy Raszyn, pan Andrzej Zaręba. Wieniec składa komendant powiatowy policji, pan inspektor Krzysztof Radzik, w składzie delegacji starszy arcybiskup Marcin Kowroński, posterunku policji w Mikołowicach, komisarz Małgorzata Kwiatkowska. Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, delegacji przewodniczy, zastępca komendanta starszy brygady Sławomir Krzyż. Wiązanka kwiatów od delegacji zespołu szkół nr 26 w Warszawie. Składa delegacja społeczności lokalnej Pęcik, Pęcik Małych, Sokołowa, Suchego Lasu i Rejny. Wieniec składa delegacja PSL Zarządu Powiatowego, w składzie delegacji pan Piotr Kozłowski, pani Teresa Wsińkowska, pan Wsińkowska. Wiązankę kwiatów składa delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Pruszkowie. Wiązankę kwiatów składa Stowarzyszenie Nasz Dom Piastów i Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Wiązankę kwiatów składa delegacja Komitetu Prawa i Sprawiedliwości gminy Michałowice. Wiązankę kwiatów składa delegacja Towarzystwa Komorowianie. Wiązankę kwiatów składa delegacja Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego. Wiązankę kwiatów składa delegacja Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa pan
składzie pan Roman Woźniak i pan Roman Sajnaga. Wiązankę kwiatów składają radni ziemi Pęcińskiej.